Teraz wyciągniemy koła. Tutaj pierścionki są. Wiadomo, tutaj pójdą nowe, ale łożyska są zdrowe. No chyba tylko przekładki i tarczki. Pokaż pierśnię, zobaczymy. To miejsce tam. Ładne są. No, to delikatnie matowe, ale... No nie, to fajnie. No dobra. Sam go weźmiesz? No. Tam ostrożnie, żeby... O, o to mi chodziło, żeby tu nie uszkodzić. No. Po prostu? Jest, następny. Ty, nawet... Nawet tuleja jest bez tego. To może to było robione? Bez, w ogóle bez tych jest tuleja. Bez robków. Jestem pod wrażeniem w ogóle. Nie widziałem tak ładnej tulei jeszcze. Może dlatego, że nie ma reduktora. Albo była robiona, ale... Może była robiona, co? Silikon nie, by właśnie... To chodzi, że nie było na silikon, tylko na Loctite taki. Wygląda jakby to oryginalnie było. Uczeń z przężytem. No i mamy rozebraną skrzynię. Najważniejsze, żeby gdzieś... To na cięższe jest. I to sprzęgło jest od tyłu, do jazdy do tyłu najbardziej wysypane. Najważniejsze przy rozbieraniu jest, żeby właśnie gdzieś nie uderzyć tym, wiesz? O coś, bo żeby rowków nie uszkodzić, nie? Bo wiesz, o co chodzi. No wiem, wiem. No. Uszczelnie, więc... No. Wszystko to... To jest, zobacz, patrz. Widzisz, tarczki są zjechane i to w ogóle będę tak luźno sobie chodzić. A i tutaj będziemy dokładali więcej tarczy? Tak, dołożymy, bo chyba to planujemy i damy dwie tarczki więcej, tak jak w tych większych ciągnikach jest. Od razu, nie? No, to wszystko do rozebrania, tarczki są tu, łożyska ok. Ciśnienie utrzymywała, także tu jest naprawdę. Skończycie dzisiaj? Nie, chyba za sobą. I malujemy. Mam kupione te uszczelniacze i miałem ich teraz nie robić, tylko później. Znaczy ogólnie chciałem je zrobić, ale nie było czasu. Ale jak zobaczyłem, że tutaj już zaczyna się lać, także musimy to rozebrać i te uszczelniacze wymienić od razu. A drugie strony nie zrobił. Miałem dwie, zrobię, bo on to będzie... A Łukasz mówi, dobra, zluzowałem dwie strony. Woluś teraz ściągaczem pościąga te piastki. Nabijemy uszczelniacz i to idzie? Mhm.
Ale zakres. Czekaj, że tu i teraz ten. Ta kreska, więcej nie ciągniemy. Dobra. I tu wkręcamy, a później można podkładać sobie nasadkę czy coś. Wyładowany, staruje się i jedzie. Nie, wysypuje na halę. Mijam się z Sebastianem. Jadę, bo jest mały problem. Header się odpiął i kable się ponaciągały i nie działają coś motowidła, także muszę jechać to zobaczyć. Dojeżdżam do pola. Przede mną jedzie uczeń. I co, działa? Działa. Ale co nie działa dokładnie? Motowidła góra-dół, funkcja motowideł, nie kręcą silnika. A tu się naciągnęły te kable, czy nie? No ale... A, naciągnęły się, no. Olej no, idzie, może się wypięły. Tutaj, w środku, w tym. Daj tą trzynastkę będzie potrzebna. A mam taką fikanę, mogę, może być? Co? Płasko fikana może być? Jaka, co to znaczy? No tak, a tu mam też los wypięty. To nie, zapina. A, fikana! Tak jest. Że się fika. Zapniesz i zaraz się odepnie. Daj! Tu się lubię wypinać pod wody, jak tak się stanie. Muszę tylko sobie do góry podnieść ten... To cały podłokietnik. Co? Czy mam tu słodkiego? Mam Milky Way'a, bo Ignacy zostawił, jest na tym. Nie miałem zejść po drodze, ale ja sobie odmówiłem. Co? Bo tam te kable widać, nie? Ja wiem, ale to zobaczymy, bo tu ptyczki się wybiegają. Tak się stanie. Taką trzynastkę. A skąd taką trzynastkę masz? No, mamy, no. To nie elektryczne? Znaczy... Zobaczymy tutaj. Będę się napinają, nie? Czy się tam trzymać? Nie. Nie, to nie tutaj się chyba nic nie stało. Patrz, są wypięte, widzisz? Patrz, w razie czego. Pociągnęło kostki, kable pociągnęły kostki i tam... O, gdzie to szukać w razie? Żółte tutaj dwie są wypięte. Aha, widzę, jedna leży tam, no. Po prostu header pociągnął kable i się to aż tutaj wypięły. Trzeba teraz tam je naciągnąć, żeby tutaj nie, wiesz... To są naciągnięte mocno. Ale w tamtą stronę je ciągnąć, czy... Nie, do, no do, z powrotem do kabiny trzeba, bo... Za krótkie teraz są. A opuścimy na dół gardziel? Działa to? No wszystko działa, tylko motowidła. Aha, okej, okay. To trzeba opuścić, żeby tam można było wejść pod kabinę. To par. Czekaj, gdzie to włazi w kabinę? Tutaj? Nie ma nic, To trzeba ten... Dziesiątkę tu odkręcimy i trochę... Jaką na grzechotce może być? I teraz te przewody powinno się wciągnąć. A widzisz go?
To ten co odpiąłem, nie? No, ale ja już go dalej. Może trzeba go tam jeszcze pociągnąć, wiesz, od... Dobra, podłączaj. Co? Nie, wypięły się tu i tam. Tylko, że kabel trzeba rozciąć peszelkę, bo jest naciągnięty i nie starczają. Tak naciągnięte, że ciężko tu i tu podłączyć, bo się w peszelce przesunęły. Dobra. Jedzie do kosi jeszcze przyczepę i będziemy wracać. A jutro trzeba będzie poprawić te kable. Jednak zjeżdżamy, bo nie da rady kosić, ponieważ nie działa automatyczna funkcja pływania w kederze, bo nie łączą tam do końca piny, bo ten kabel jest tak mocno napięty, że już to trzeba będzie na spokojnie, bo już jest za ciemno, na spokojnie tam to po prostu ponaciągać i posprawdzać, żeby to wszystko łączyło. Dlatego zjeżdżamy. John Deere'em pojechał tam z niedoładunkiem, bo tylko dwa zbiorniki miał wsypane. Ustawiamy tutaj sprzęt, jutro rano przyjadę, to poprawię te kable, jeszcze muszę kupić całe te mocowanie szybko złącza, bo tam jest wszystko połamane i porozrywane to jest. Podkład wysechł, dzisiaj dajemy kolor. To się udało wczoraj rozebrać. Dobra, i trzeba się zabrać z rana za tą instalację. Udało mi się trochę te kable naciągnąć. Już są dłuższe, później tam muszę je jeszcze przykręcić od dołu. Po prostu peszelkę przeciągnąłem, bo one się przesunęły w peszelce i były bardzo krótkie i tam mi nie wystarczał, żeby go tam podpiąć. Teraz już powinien wystarczać i tak tu już jest rozwalona ta wtyczka, czy ona się nie będzie wysuwała, trzeba będzie coś takiego po prostu kupić i to przełożyć kiedyś, ale to po sezonie chyba już. Tamto muszę wpiąć tam, o. Tutaj się wszystko ponapinało, aż ten cały plastik został połamany. Te dwa elementy mam odkręcone. Trzeba będzie to po prostu znaleźć w katalogu i kupić to. To teraz tak zepnę tylko, bo tu już taka obudowa przychodzi, to też jest tutaj połamane. W samochodzie ona leży. To jest ten cały element mocujący te przewody. Całe połamane, trzeba to znaleźć w katalogu i kupić. Co? I tak, znalazłem to. Tutaj mam. Najpierw znalazłem to. Mam podany numer, że 0915500, czyli ta strona. Mam to rozrysowane. I tak, te elementy, 6 i 7, widzę, że są tutaj do kupienia i w katalogu rozrysowane. A to 9 element będzie. Nie, to są śruby jakieś. A tamta część chyba jest z tym,
z kablem razem. No i te dwie kulki mi się zgubiły wczoraj, 25. To są kulki 3,5 mm, to tam nie problem, to by coś znalazł. To jest napisane 3,5. Dobra, teraz do nich dzwonię, zapytam. Wracam, kombaj ogarnięty, kabina na pace, znaczy na lawecie. Odebrałem, już jest po śrutowaniu. Teraz tylko położyć podkład epoksydowy. Dokupiłem jeszcze kilka puszek. 3 puszki dokupiłem podkładu epoksydowego w kolorze czarnym. I zapodkładujemy tą kabinę. I myślę, że koloru nie zdążymy zrobić teraz, bo raz, że tam trzeba będzie pospawać w dwóch miejscach, bo są dziury. A druga rzecz, Tymon zaraz będzie wyjeżdżał, tylko zapodkładuje mi to i będzie ekstra. Później sobie już położymy kolor najwyżej tylko od środka, a na zewnątrz możemy pomalować ją też troszkę później. Jak już coś będziemy działo, wykleję maty, załóżmy wygłuszające takie rzeczy, wtedy można jeszcze na zewnątrz pomalować ją. No jestem na miejscu. Tak wygląda kabina po śrutowaniu. Tutaj wyszły dziury. Ogólnie nie jest źle. Zabudowa umyta. Mamy pomalowany ciągnik. Teraz tylko, żeby wysechł. Już się nie klei. To ładnie wyschnie i będziemy mogli już zamontować kabinę. Jak już zamontujemy kabinę, wszystko się podłączy i zaraz będzie jeździł. Za niedługo. No ekstra. Zupełnie inna robota, jak nie ma kabiny. Wszędzie jest dostęp. Kuba wysypuje suszarnię. W sumie już wysypał. Gdzie to się sypie? To niedomknięta burta, czy co? Niemożliwe. Albo znamy się. Czas wyjechać z ciągnikiem z hali. Jeszcze mamy do zrobienia hydraulikę. Chodzi o podłączenie przewodów do tuza, ale to już zrobię na zewnątrz. A teraz Tymon będzie malował kabinę. Także musimy go stąd zabrać. Musi odjechać jeszcze przyczepą. Teraz zobaczyć światło dzienne. No i oczywiście wydech jest już zrobiony i wysłany. Na poniedziałek powinien być u nas. Nowy z nierdzewki.
rozwiązaniem zupełnie inaczej wygląda. Mamy go tutaj już porozbieranego i już wiadomo wszystko o tym ciągniku. Tak, wiadomo, tu standardowo uszczelnienie, była luźna pokrywa, trzeba zrobić uszczelniacz. Było, tak, miska była ściągana, bo była na silikon. Cała miska była na silikon, czy tylko tutaj przy uszczelniaczu? Cała była na silikon. Cała? To czyli ściągali tą miskę. To jest łosa. Tutaj jest jakoś. Tam i tam stosowałem, bez różnicy, którą. Była na silikon i w misce było... Gdzie to jest? A, to było już... Kawałek powrotu od turbosprężarki było w misce. Ale tak jak tutaj się przyglądam, to jest wszystko ok. Dalej nie rozbieramy, głównie tylko uszczelnienie. Tak, ta skrzynia tutaj już jest też wyciągnięta. Są do zrobienia tarczki na sprzęgłach. Sprzęgło przy niego napędu jest domontowane. Wałek ten musi zostać, bo jak jest podnośnik, żeby na mnie spadła złączka, to on został. I cała skrzynia tutaj leży. Hamulec ręczny też został rozebrany. Z tego co widzę, to tarcze będą do zrobienia. To trzeba to zrobić. Jedna strona widzę, że jest wytarta. Ta od dołu. To ręczny trzeba zrobić, bo później nie będzie okazji. I tu mamy całą skrzynię. Sprzęgło przedniego napędu w bardzo dobrym stanie, porównując do 50, jak to wyglądało, i do tego, i do 40, ale tu jest mniejsza moc. I do rozrobienia jest to sprzęgło. Tutaj jest coś nie tak, pęknięta jest pewnie tarczka, albo po prostu jest zwichrowana. Ale przejrzymy wszystkie sprzęgła, jak jest to na zewnątrz. I tu
To jest osłona od tego sprzęgła przedniego napędu. Tu są kolejne wałki skrzyni. I biegi parzyste, nieparzyste. Tutaj albo to jeździło, albo już, albo wcale, albo bardzo słabo, bo tutaj już to jest też rozwalone. Także dobrze, że zajrzeliśmy. To jest najgorsze. I najgorsze jest to. Ale do zrobienia wszystkie są. Trzeba zrobić wszystkie będzie. Tutaj wszystko ok. Tam niektóre pierścienie tylko na zamkach są wyłamane. To do wymiany, bo tam na zamkach jest wyłamany. Tutaj przygotowujemy miskę i znaczy teraz Rafał montuje pokrywę, a miska za chwilę po pokrywie. Także tutaj tylko to rozebrać te sprzęgła i powymieniać tarczki i zrobimy na większą ilość tych. Zaraz pokażę, o co chodzi. Do każdego sprzęgła dołożę po dwie tarczki, tak jak jest w tych większych seriach. Tarcza zamykająca jest po prostu węższa. O, tak to wygląda. Ta jest szeroka, te są wąskie. Wtedy jeszcze dochodzą dwie tarczki do tego. Także te damy do spanowania na tą grubość. I wszystkie sprzęgła damy na więcej tarczek, bo docelowo ciągnik będzie miał podniesioną moc, także chcemy zrobić, żeby było więcej tarczek. A tutaj podkładowanie kabiny. Dół już jest zrobiony. Elegancko.